Cześć, witam Cię w nagraniu, w którym będziemy analizować zadanie 33 z matury podstawowej z czerwca 2020 roku, czyli zadanko przedostatnie, zadanko za 4 punkty 8%, czyli nawet dość drogie, że tak powiem. Zadanie, w którym trzeba będzie ogarnąć co nieco informacji o jakim ciągu? O ciągu geometrycznym, czyli będziemy mieli Q iloraz. Nawet te nasze Q to jest tak naprawdę wartość poszukiwana w zadaniu. To, co nam się przyda w tym zadaniu, no to najpierw określenie pewnych założeń. Bo co my wiemy? My wiemy, że wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego są dodatnie, czyli niezależnie co bym wstawił za n-kę, dla n-ki większej bądź równej 1, no bo musimy mieć oczywiście wyrazy pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, no to my wiemy, że an jest większe od zera, bo jest dodatnie. To jest pierwsza rzecz. My musimy określić, jakie jest q. No to zobacz, że q nie może być w takim razie na minusie. My nawet wiemy, że q należy do jakiego przedziału? Q należy do przedziału od 2 pierwiastki z 2 do 3 pierwiastki z 2. A pierwiastek z 2 to tam około 1,4,1, nie? Czyli wiemy, że tutaj mamy troszeczkę mniej jak 3, no to około 4. Ale to są założenia, które musimy wiedzieć, musimy o nich pamiętać, bo na coś czuję, że na samym końcu będzie trzeba wrócić do nich i ogarnąć co nieco. My wiemy jedno jeszcze z zadania, że mamy 6a1 odjąć 5a2 plus a3 to będzie 0. No to zobacz, że tak naprawdę tutaj mamy własność, która jest dość znana. Musimy zapamiętać, że przecież an to się równa a1 razy q do n minus pierwszej. No to szóstkę tutaj 6a1 zostawiamy jak było. Tak, nic tu nie możemy zrobić. Odjąć 5 razy A1 razy Q, no bo 2 odjąć 1 to jest 1, więc nic tutaj nie dopisujemy, plus A1 razy Q do drugiej. I to jest równe 0. Zauważ, co nam się tutaj powtarza. Oczywiście A1, mamy tu różnicę, mamy tu sumę. No to co, A1 wywalamy przed nawias, zobaczymy, co się stanie. I mamy 6 odjąć 5q plus q kwadrat i całość równa się 0. O, zobacz, jaki mamy fajny, co? Iloczyn. My mamy tutaj iloczyn, który będziemy za chwilę rozpisywać z znanej już z jednego z poprzednich zadań w tej maturze zależności, ze znanej zależności. Kiedy ja wiem, że a razy b jest 0, to albo a jest 0, albo b jest 0. No to zauważ, patrząc na to, to albo to jest 0, albo to. Więc a1 to 0 lub 6 odjąć 5q plus q kwadrat to 0. Ale przecież to jest nie należy do dziedziny, bo an musi być większe od 0. Czyli to w ogóle nie pójdzie nam do odpowiedzi. To jest niemożliwe przy naszych założeniach do spełnienia. Więc co ja tutaj obok mam, kontynuując zadanie? Przecież patrząc na to, ja mam q do kwadratu odjąć 5q musi dać plus 6 musi dać nam 0. Co to jest? To jest przecież funkcja kwadratowa. Ja mam tutaj równanie funkcji kwadratowej. Jak nie wiesz, co robić, to co masz robić? Liczyć deltę przecież. Coś tam, tu mamy kwadraty, jedna niewiadoma i całość równa się 0. No to delta. Lecimy z deltą Q. Delta Q, no to co? B kwadrat minus 4AC standardowo. I oczywiście B, A i C, no to ja tu mówię o naszych współczynnikach w funkcji kwadratowej, czyli w moim przypadku A jest jedynką, B jest minus piątką, a C jest szóstką. No to lecimy. Minus 5 do kwadratu, minus 4 razy 1, razy 6. Mam 25 odjąć 24, to 1, pierwiastek z delty to jest dalej 1. No i co? Mam Q1, Q2 obliczyć. Oczywiście lecimy tak, jak ze wzorami na
miejsca zerowe funkcji kwadratowej minus b minus pierwiastek z delty na 2a albo minus b plus pierwiastek z delty i lecimy na 2a. I mam tak, minus b to jest piątka minus 1 na 2, ewentualnie piątka plus 1 na 2, czyli mam 3 i mam dwójkę. No i teraz trzeba jedną rzecz ogarnąć. Która odpowiedź pójdzie już do rozwiązania? Przecież ja widzę, że to będzie ewidentnie, ostatecznie i definitywnie trójka. Należy do dziedziny, nie należy do dziedziny dwójka, bo 3 należy do zbioru jakiego? Przedstawionego tutaj 2 pierwiastki z 2 do 3 pierwiastki z 2. Trójka jest liczbą większą od 2 pierwiastków z 2, no bo jakbyś nawet na kalkulatorze sobie tutaj sprawdził, że pierwiastek z 2 razy 2 to jest troszeczkę mniej jak 3, a 3 pierwiastki z 2 to jest więcej jak 3. Zobacz, że też tutaj nie powiedzieli oblicz pierwszy wyraz, drugi, trzeci, tylko Q. Trochę na bas grałem, ale daję radę to rozwiązać w przypadku, gdy zmieniliśmy postać z 6a1 minus 5a2 plus a3 równa się 0 do postaci, w której mogliśmy a1 wyciągnąć przed nawias, nawet i zauważyć, że te założenia, które mamy na niebiesko zaznaczone, naprawdę miały tutaj znaczenie. Mam nadzieję, że nawet jeśli rozwiązałeś zadanie inaczej jak ja, no to wynik Q równa się 3 wyszedł Tobie tak samo. A nawet jeśli nie rozwiązałeś tego całkowicie, mam nadzieję, że doszedłeś do sytuacji, w której chociaż zdobędziesz część punktów. No to co? Dzięki za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci przygotować się do Twojej matury albo innych egzaminów, no to zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Jeśli masz pytania do mojego rozwiązania, no to zapraszam do sekcji komentarzy. Wielkie dzięki, trzymaj się, cześć.